No Rafale, niestety nie udał Wam się ten debiut w sezonie 2019-2020. Od początku miałem wrażenie, że nie za dobrze weszliście w ten mecz. Pamiętamy te parady Michała Buchalika. Co Ty o tym sądzisz? No tak, początek trochę słabszy w naszym wykonaniu. Kilka stałych fragmentów gry Śląska, ale później opanowaliśmy trochę emocje. To my przeważyliśmy już w drugiej części pierwszej połowy. My stwarzaliśmy sytuację. Druga połowa zaczęła się trochę tak jak pierwsza, czyli od stałych fragmentów gry Śląska. Jedna akcja tak naprawdę po wrzucie z autu, gdzie przenieśli piłkę na drugą stronę, zakończyła się strzałem i wygrali to spotkanie. No właśnie, też tutaj należy też wspomnieć o tym, że ten skład został mocno przemeblowany. Zarówno linia obrony, jak i właśnie pomocy. Ty też zmieniłeś, można powiedzieć, pozycję na boisku. To chyba też nie pomogło na pewno na początku sezonu. No tak, mamy kilka zmian. Czterech zawodników, którzy dołączyli do nas latem. Dzisiaj zagrało pierwsze spotkanie w Ekstraklasie z nami. I to prawda, trochę kłopotów mieliśmy kadrowych przed meczem, no ale to nas nie usprawiedliwia od porażki. Każdy, który trenował w okresie przygotowawczym, chciał grać i trener postawił na tą jedenastkę i my chcieliśmy to spotkanie wygrać. No niestety wyszło jak wyszło. Chciałem zapytać od Twojego partnera dzisiejszego właśnie z linii pomocy, o Jeana Silvę. Co sądzisz o jego występie? Wydawało się, że rzeczywiście kilka jego zagrań było dzisiaj bardzo, bardzo pozytywnych. Tak, to prawda. Już od samego początku, jak do nas przyszedł, widać było, że piłka mu nie przeszkadza i jest bardzo dobry technicznie. Na pewno przyda nam się w tym sezonie. No oczywiście jeszcze musi trochę się wdrożyć, musi trochę zrozumienia nabrać, bo za długo z nami nie trenuje i troszeczkę czasu jeszcze potrzeba, żeby bardzo dobrze się wkomponował. Troszeczkę było pesymistycznie dzisiaj, to na koniec wlej troszkę optymizmu w serca kibiców. Przed Wami mecz z Lechią Gdańsk na wyjeździe. No tak, oczywiście. Mamy kilka dni, żeby przeanalizować to spotkanie i wyciągnąć wnioski. Będziemy na pewno chcieli jak najlepiej zagrać w Gdańsku i jedziemy tam jak najlepszy rezultat.